Nazywam się Edward Gramont. Jestem założycielem i szefem teatru Terminus Aquo z Nowej Soli, który prowadzę 46 lat. I muszę powiedzieć taką pierwszą refleksję. W Zielonej Górze grałem ponad 250 razy. Jestem pierwsza z domu harcerza. Jesteśmy zaproszeni jako teatr na Festiwal Teatru Tańca, dlatego że elementy tańca są wszechobecne w moich spektaklach. Natomiast nie jesteśmy teatrem stricte tanecznym. Granica jest dla mnie takim momentem kulminacyjnym, jest takim momentem starcia się. Jest taką częścią, gdzie przekraczamy coś, bądź do czegoś dochodzimy. Więc szczeliny istnienia, tytuł naszej prezentacji duetu Jagody Korzeniowskiej i Katarzyny Gendery, jest taką granicą starcia się między światem fizycznym a światem duchowym. Myślę, że jeżeli chodzi o taniec, to granice rozumiemy w tym kontekście, że chcemy je przekraczać. Zarówno te granice naszego ciała, granice naszej psychiki, które pokonujemy tańcząc, ale też być może granice między nami a publicznością, granice komunikacji, granice porozumienia międzyludzkiego. Jak rozumiemy granice? To jest trudne pytanie, bo dzisiejsze granice mogą nawiązywać do wielu, wielu aspektów, ale no my zawsze przekraczaliśmy granice. Także można powiedzieć, że nie ma granic, albo musimy je sami znaleźć, wybadać, ewentualnie utwierdzić się, czy są tam, gdzie ktoś nam o nich opowiedział wcześniej. Sztuka musi inspirować do czegoś, pobudzać wyobraźnię według mnie. Jakimi metodami to robimy i jak, to jakby nasza wewnętrzna sprawa. Naprawdę w dużej mierze sprowokowane tym, co się dzieje wokół nas tak bardzo współcześnie. Myślę, że to hasło granice z jednej strony jakby dotyka nas teraz tak dość mocno jakoś politycznie, społeczno-gospodarczo. I tutaj dotykamy granic też tych geograficznych, czyli granic nas w kontekście jako tej ściany zachodniej, w kontekście innych twórców z Polski, ale także granic estetycznych, żeby pokazać, jak bardzo ten taniec współczesny jest szerokim zjawiskiem, jak wiele estetyk w obrębie tego tańca współczesnego się mieści. Czołgowe hełmofony, gogle, kaski budowlane, motocyklowe. To się zaczęło już wczoraj, więc od wczoraj już są emocje. Bardzo mi się podoba, bo to są właśnie żywe rzeczy. To nie jest to, co w telewizorze i tak dalej. To są właśnie emocje na żywo, mają dodatkową wartość, której nie da się uzyskać właśnie z najlepszego filmu i tak dalej. Dlatego lubię takie rzeczy oglądać. Czujesz atmosferę szacunku. Ja myślę, że to miejsce dużo mi daje. Ja ten występ już widziałem drugi raz i drugi raz na mnie zrobił tak samo mocne wrażenie. Ja myślę, że tegoroczny festiwal pokazuje, że mimo kryzysów tego świata, który jest dość teraz dziwny i specyficzny, są ludzie, którzy myślą inaczej i chcą pokazać to poprzez między innymi właśnie ruch. Też staramy się przekazać coś naszym odbiorcom i chcemy taką granicę pokonać, żeby do naszych odbiorców dotrzeć z emocjami, które przez nas przechodzą. Jeżeli mówimy o emocjach, mogą to być też granice tego, co prywatne, a tego, co chcemy udostępnić.
ogóle w ostatnim czasie dosyć ciekawy trend, który rozwija się, to jest trend, w którym szukamy siebie, tej świadomości, i myślę, że taniec jak najbardziej w nas wyzwala, bo taniec jest w zasadzie taką pierwotną naszą rzeczą. Od małego się ruszamy, poruszamy, słuchając swojego ciała też mamy kontakt z własnym, w zasadzie właśnie, ciałem. Widzimy, co czujemy, odczuwamy, i to jest bardzo ciekawe doświadczenie, żeby po prostu słuchać swoich potrzeb wewnętrznych. My z Uniwersytetu Trzeciego Wieku mamy zajęcia na Uniwersytecie z Pawłem Matyjasikiem. Od którego roku, dziewczyny? 2011 chyba, tak? Tak. I on tutaj nam zaproponował, żebyśmy wystąpili w tym festiwalu MOV, ale ja nie wiem, czy my tu pasujemy w ogóle. You are all I long for, all I worship and adore. In other words... Właśnie, pasujecie czy nie? My jak się boję, jesteśmy jako goście. No ale jak, no właśnie, ale to jest... Jako goście, żeby młodzież zobaczyła, że też będą kiedyś starsi i jak zaczęli już tańczyć, to będą mogli tańczyć do końca. Tak jak my to robimy. Something in your smile was so exciting. Something in my heart told me I must have you. Bardzo dobry występ, bardzo dobry pomysł, żeby właśnie pokazywać różne oblicza tego tańca i różne perspektywy, i pokazywać, że właściwie w każdym wieku można tańczyć z różnymi ograniczeniami, z różnymi ciałami też tak naprawdę. Też taki jest taniec współczesny, prawda? Że on pokazuje, że można go uprawiać, nie będąc idealnym. Ale od początku jestem w tym zespole. A ile ma pan lat? 87. Granice nawet własnych możliwości przekraczamy, bo przecież nasze możliwości też jakieś mają wymiar, prawda? You. A czy każdy może tańczyć? Oczywiście. I każdy tańczy. Nawet jeśli nie nazywa tego tańcem, to przecież tańczy. Nawet jeśli spaceruje, to każdy ma swój własny sposób chodzenia. To też jest taniec. Przekraczanie własnych granic w tańcu dla mnie jest najtrudniejsze, jeżeli chodzi o przeżywanie tego procesu twórczego, tego, co chciałabym przekazać, tego, jak dużo jestem w stanie odsłonić. Czasami może chciałoby się pokazać więcej, ale też granice mojego ciała nie zawsze na to pozwalają. Ale mimo wszystko ta granica jest dla mnie jakoś łatwiejsza. Trudniejsza jest ta granica psychologiczna, która polega na tym, że czasami wchodzimy w takie rejony, w które może nie do końca mam ochotę wchodzić. I to jest właśnie taka granica, z którą najbardziej muszę się mierzyć. To jest takie trudne pytanie, czym jest dla mnie taniec. No, taniec jest na pewno dla mnie po prostu formą wypowiedzi. Ja się wypowiadam przez taniec tak naprawdę, tak? Czyli to jest po prostu język, którego używam. Czyli taniec dla mnie jest językiem i tak jak każdy język, on ewoluuje, jakby zmienia się, jest dynamiczny, więc jakby taniec to jest dla mnie język, poprzez który się wypowiadam. Póki mam co powiedzieć i póki chcę się tym podzielić, to tańczymy i tańczę. Generalnie w ogóle bardzo uwielbiam takie spotkania, jak są festiwale, czy to są teatralne, czy to są taneczne, czy jakiejkolwiek innej dziedziny, ponieważ jest to przede wszystkim spotkanie. Spotkanie różnych ludzi, spotkanie z samym sobą. Jest to możliwość natchnienia, zdobycia nowych inspiracji, nowych tematów, nawet dla siebie do przemyśleń, refleksji. Za każdym razem, jak teraz jedę na festiwal po pandemii, to jest to dla mnie naprawdę święto, bo jest to coś, co mimo jakby bycia jakby w środku gdzieś tam swojej pracy zawodowej, nagle pojawia się pod
takiej długiej przerwie, po takim długim poście i też w środowisku tańca mam wrażenie, że ludzie są w ogóle bardzo otwarci i łatwiej komunikują się poprzez ciało, czyli nie tak jak na innych festiwalach, że ludzie mówią sobie dzień dobry, tylko tutaj wszyscy się obejmują, ściskają, całują, jakby to jest normalne, nawet ludzie, którzy się nie znają, w ten sposób się witają i to jest jakieś takie, wydaje mi się, że to jednak to ciało mówi, to ciało wita. To mi się wydaje, ma taki bardzo wymiar właściwie przybliżający, taki bardzo, bardzo na luzie. I my też chcemy, żeby ten festiwal nie był taki właśnie gdzieś taki wydumany i nadęty, tylko żeby był taki bardzo bliski człowiekowi, żeby tu po prostu można było przyjść, jest kawa, herbata, można się tego napić, skorzystać, usiąść z nami, porozmawiać, że to jest bardzo, bardzo chcemy być tacy otwarci. Mniejsze miasta kojarzą się z takim pewnego rodzaju peryferyjnością, prawda? Są takie peryferie, ale tutaj też o tym bardzo często dużo właśnie rozmawiamy i też na debatach i staramy się właśnie wskazywać na ten kontekst, że to, że jest się właśnie mniejszym miastem, to nie oznacza, że nie można też jakby tutaj realizować właśnie interesujących i inicjatyw na wysokim poziomie artystycznym i kulturalnym.